Piękny pomnik Gustawa Morcinka podziwiać można w parku między ulicą Objazdową i Mickiewicza w Skoczowie. O tym, jak powstawał pomnik, opowie Halina Szotek, historyk, twórczyni m.in. Muzeum Gustawa Morcinka w Skoczowie i koordynatorka projektu powstawania pomnika. Kiedy były takie spotkania robione przez wydawnictwo Epoka, należące do, czy firmowane przez wtedy Stronnictwo Demokratyczne, a Morcinek, żeby uciec od tematu polityka i nie zostać uszczęśliwiony członkostwem partii wiodącej i rządzącej, wybrał Stronnictwo Demokratyczne, no i potem to stronnictwo już po jego śmierci rościło sobie prawa do Morcinka, uważając, że to jest nasz człowiek, czyli my go firmujemy. No i kiedy zaczęliśmy myśleć o Muzeum Morcinka czy o pomniku Morcinka, to oczywiście oni zawsze ten patronat polityczny nad nami, żebyśmy byli poprawni, żebyśmy nie zbłądzili. No i właśnie to wydawnictwo Epoka przez kilka lat fundowało takie nagrody morcinkowskie. Ja też kiedyś tam taką dostałam, ale przy tej okazji był zjazd, był co roku w innym mieście na terenie Śląska Cieszyńskiego i w Strumieniu właśnie w 1983 roku przemawiał naczelnik Skoczowa, miał przygotowane przemówienie i powiedział między innymi, nieśmiało, ale powiedział o tym, że Morcinek jest bezdomny i żebyśmy byłoby dobrze odzyskać ten dom i tak dalej. Miał przed sobą oficjeli z Warszawy, więc wiedział, do kogo mówi, liczył na to, że oni go poprą, może. W czasie przerwy konsumpcyjnej między częścią oficjalną a artystyczną poproszono nas na zaplecze, gdzie ci oficjele siedzieli, no i powiedziano na pomnik, to możecie postawić. Wy teraz musicie się zorganizować i zwrócić się do nas. Zrobimy konkurs, wy zapłacicie za konkurs, najlepszą pracę, my sfinansujemy pomnik. I tak od 1984 roku rozpoczęły się prace związane z powstaniem pomnika. Niestety, jak to bywa przy wielkich projektach, nie obyło się bez niespodzianek. Nikt nam nie powiedział, że na przykład odlew brązowy, jaki mamy, to nie jest dzieło sztuki. To jest odlew techniczny, to już nie jest dzieło sztuki. Jakby to było wykute w kamieniu, to artysta robił do końca, to zapłacimy, ale jak to jest odlew, to niestety nie. Czyli najpierw miał być konkurs, potem oni uznali, a po co wam konkurs, poszukajcie sobie kogoś, kto to dobrze zrobi, będzie taniej. No i zaczęliśmy się rozglądać, pan Karol Śliwka, który był znanym grafikiem z Harbutowic koło Skoczowa i mieszkał w Warszawie i znał środowisko, powiedział, jest tu taki spod Cieszyna, pan Jan Kucz, wtedy już profesor, prorektor Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Pan Kucz, będąc jeszcze uczniem, spotkał się z wizytującym jego szkołę Gustawem Morcinkiem. To wspomnienie dodało rumieńcom decyzji o tworzeniu pomnika. Propozycję przyjął z nieukrywaną satysfakcją. I powiedział, zrobi projekt. No uznaliśmy, że nam to wystarczy, widziałam jego pracę, nam to wystarczy i poszliśmy do Ministerstwa Kultury i mówimy, że mamy żelaznego kandydata, chcemy tego i żadnego innego. Oni się ucieszyli również, bo co się okazało? Tak jakoś było, że pan profesor Kucz wygrywał kolejne konkursy na kolejne pomniki, ale zawsze realizowali inni. A on chociaż wygrał, miał wygrany splendor, ale realizacji nie było. I tu nagle się okazało, że oni już mają wyrzuty sumienia, że oni tak mu pozwalają startować, wygrywać, a potem zostaje na lodzie, więc chcieli, żeby on też jednak coś w końcu zrealizował. I tu się nagle pojawiła szczęśliwa okazja, na Śląsku, z którego on pochodzi, będzie miał swój pomnik, niech sobie już ten Kucz stoi gdzieś w Polsce, na przykład w Skoczowie, prawda? On się cieszy, że Morcinek i na Śląsku, bo wreszcie jego stary ojciec zobaczy choć jedną jego pracę, no bo przecież nie będzie gdzieś tam jeździł po muzeach czy gdzieś, żeby zobaczyć, co to syn, ten syn zrobił. No i wszyscy byli szczęśliwi do momentu, kiedy projekt został zrobiony, zaakceptowany przez Muzeum i Komitet i przez oczywiście Ministerstwo Kultury. I co nagle się okazało, że teraz ministerstwo zapłaci za jeden program, projekt, a nie za cały konkurs, a my dostaliśmy nagle jako społeczny komitet w Małym Skoczowie ambitne zadanie. Teraz wy sobie ten pomnik zróbcie, bo my nie możemy, bo przepisy nam nie pozwalają, bo to ma być z brązu i świetnie taki szlachetny surowiec, ale to już nie nasza sprawa.
No i teraz zaczęły się kolejne schody, bo trzeba było zdobyć pieniądze. Szczęśliwie dla mnie były to jeszcze czasy, kiedy było Ministerstwo Górnictwa i to w Katowicach. A przede wszystkim byli ludzie, którzy pamiętali, że Morcinek to pisarz górniczy. Dzięki temu zaczęły spływać pieniądze prawie ze wszystkich polskich kopalń. Potem okazało się, że w międzyczasie galopująca inflacja i że tych pieniędzy nam wciąż brakuje, bo koszty w Gzucie, w Gliwicach, który nam to miał odlewać, był takim zakładem już firmowym, który wciąż się tym zajmował, no nie wystarczą. No i z takich rzeczy jeszcze związanych z pomnikiem to pamiętam, kiedy jechałam po tak zwaną jedynkę, czyli po projekt w skali numer 1, a ten Morcinek, którego tam Państwo możecie na skwerze koło kina zobaczyć, jest złożony z 45 części. To nie jest prosty pomnik, on jest piękny, bo tak sobie siedzi na takim foteliku, jak kopia zresztą fotela Morcinka z muzeum, ale żeby to poskręcać, poskładać z tych poszczególnych części. I znowu dobrze, że to były tamte czasy, a nie obecne, bo no, była prośba do dyrektora, do różnych dyrektorów zakładów w Skoczowie, no i akurat dyrektor Kuźni zgodził się, ponieważ samochód z Kuźni jechał z jakimiś śrubami, z jakimiś elementami metalowymi do, nie Ursusa, tylko Żerania, do fabryki, żeby zawieźć z Kuźni tam zamówione przez nich fragmenty jakieś tam do tych samochodów. I zgodził się na to, że oni tam jadą w jedną stronę, z powrotem pojadą pustym samochodem, no to mogą tego Morcinka przywieźć, prawda? I w samochodzie ciężarowym, takim potężnym, gdzie wszystko trzeszczało i te wszystkie elementy cały czas pracowały na tych drogach trochę gorszych niż obecnie, to jechałam całą noc z tym kierowcą do Warszawy. Wyładowaliśmy na Żeraniu, pojechaliśmy do pana Kucza, do jego pracowni, załadowaliśmy Morcinka i potem jechaliśmy pół następnej nocy z powrotem do Skoczowa, żeby go tu przywieźć i znowu w fabryce kapeluszy w pustym magazynie czekał na swoją kolejkę do Gzutu i myśmy znowu z ciężarówką następną z innego skoczowskiego zakładu wieźli ten gips, czyli ten pomnik, do Gliwic po to, żeby zawieźć Morcinka. Koniew wyjeżdżał, Morcinek wjeżdżał. Akurat pomnik Koniewa wtedy był na tapecie, także ślicznie się to złożyło. No i przywieźliśmy Morcinka, a w drodze powrotnej, ponieważ tym razem był to zakład zakładu gospodarki komunalnej w Skoczowie, samochód, z powrotem wieźliśmy z Gliwic trumny. Szczęśliwie 5 grudnia 1987 roku z wielką pompą przy akompaniamencie górniczej orkiestry pomnik Morcinka został odsłonięty na skoczowskim skwerze.